Dobry wieczór Państwu. No już mnie trochę postawił w trudnej sytuacji, bo to zupełnie tak, jak ja bym miała odpowiedź na te pytania, więc od razu wyjaśnię, że nie mam. Ale tak jak było zapowiedziane w ogłoszeniu, tematem mojej prezentacji będzie kontekst, i to oryginalnie było powiedziane, kontekst historyczny katastrofy smoleńskiej. I ja rozumiem, że dla osób o zainteresowaniach technicznych ja będę mówiła o rzeczach częściowo znanych i częściowo oczywistych dla nas wszystkich. Ale dlatego będę chciała pokazać pewien szablon, pewien problem, jaki się powtarza, i zwrócić uwagę na pewne analogie historyczne, żebyśmy rozumieli, gdzie dzisiaj się znajdujemy z tym naszym problemem katastrofy smoleńskiej. Więc chciałam zacząć od Katynia. Dlaczego? Dlatego, że Katyń na dzień dzisiejszy jest takim wydarzeniem, które współtworzy naszą tożsamość. Czy nam się to podoba, czy nie, czy chcemy o tym myśleć, czy nie, Katyń zawsze w podświadomości naszej istnieje. I dlatego chciałam zwrócić uwagę, że Katyń na dzień dzisiejszy to jest symbol. To nie jest las katyński, to nie są groby katyńskie, tylko to jest symbol zagłady narodu polskiego na terenach polskich okupowanych przez Związek Radziecki w latach 39-41. Także zagłada ludności polskiej na tych terenach okupowanych przez Związek Radziecki przez pierwsze dwa lata, którą mamy do czynienia z rozkazem katyńskim na 22 tysiące Polaków, plus na ich rodziny, plus mamy 4 masowe deportacje w głąb Związku Radzieckiego, tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej Polskiej. I tak należy dzisiaj rozumieć Katyń. Poza tym Katyń również jest symbolem eksterminacji patriotycznych środowisk polskich przez ludzi Moskwy w okresie stalinowskim. Dlatego, że Katyń nie jest wydarzeniem unikalnym w naszej historii. Proszę pamiętać, że był poprzedzony operacją polską mordowania Polaków na terenach Związku Radzieckiego w 1937, a następnie po Katyniu mamy w 1946 nierozwiązaną do dzisiaj operację augustowską, która wpisuje się w tą samą logikę mordowania Polaków przez naszych sąsiadów. I tutaj właśnie mówiąc o symbolice Katynia, Katyń nie skończył się wraz z zakończeniem wojny, Katyń miał swoją kontynuację w okresie, szczególnie w okresie stalinowskim, kiedy jak wiadomo Rosjanie, którzy przyjechali do Polski wraz z Armią Czerwoną, obsadzili swoich ludzi na pozycjach ministerialnych i mieli tak zwanych Rosjan pełniących obowiązki Polaków, nadzorujących Polaków, i szczególnie wszystkie ministerstwa siłowe były pod kontrolą Rosjan działających bądź pełniących obowiązki Polaków. To musi być jasne dla nas, dlatego że to jest do dzisiaj ponosimy tego konsekwencje. Także ten system, jaki został stworzony po wojnie, to był system kontrolowany przez Rosjan i nastawiony na eksterminację polskich patriotycznych elit. Czyli co? Kontynuacja Katynia. Nie oszukujmy się. Okay? Katyń trwał, Katyń zaczął się dawno temu, trwał i jest z nami do dzisiaj. I dlatego musimy sobie zdawać sprawę, że w czasie okresu stalinowskiego i generalnie w czasie okresu epoki PRL-u była tak zwana inżynieria społeczna, gdzie awansowano warstwy prokomunistyczne, a marginalizowano, systematycznie eksterminowano i marginalizowano środowiska patriotyczne, które doprowadziły do odrodzenia Polski po I wojnie światowej. To był wróg numer jeden przez ten cały okres naszej współczesnej historii. Środowiska patriotyczne, które były symbolem zwycięstwa i odrodzenia się narodu polskiego. I dlatego właśnie i chciałam zwrócić uwagę, że problem, z jakim się borykamy do dzisiaj, to właśnie jest eliminacja niepodległościowych dążeń narodu polskiego poprzez eliminowanie środowisk patriotycznych.
I teraz tak, mówimy dużo o żołnierzach wyklętych. Chciałam zwrócić uwagę, jakimi hasłami uzasadniano mordowanie żołnierzy wyklętych. Wróg Ludowego Państwa Polskiego, za plutę karły reakcji, siły kontrrewolucyjne, zdrajcy, faszyści i antysemici. To są te hasła, które w okresie stalinowskim pozwalały komunistom mordować polskich patriotów, którzy walczyli w powstaniu warszawskim, którzy byli żołnierzami Armii Krajowej. I traktowano ich na równi z hitlerowcami, i wsadzano do tych samych cel i skazywano na śmierć z tych samych dekretów, z których skazywano na śmierć zbrodniarzy hitlerowskich. Tak traktowano polskich patriotów, którzy z hitlerowcami walczyli. I czym to jeszcze uzasadniano? Uzasadniano to właśnie za pomocą pewnych dekretów i cały czas delegitymizowano, czyli dyskredytowano tak zwaną starą Polskę, bo co? Bo budowano nową Polskę, nowoczesną Polskę, postępową Polskę. W imię postępowej Polski mordowano powstańców warszawskich. I teraz tak, przychodzi okres Solidarności, to już są nasze czasy, my jesteśmy pokoleniem reprezentującym właśnie ludzi Solidarności, byliśmy jednymi z nich, walczyliśmy. I tutaj chciałabym, to jest bardzo ciekawe, ja na przykład osobiście, mimo że jestem przedstawicielem pokolenia solidarnościowego, nie znam tej historii tak, jak powinnam. I się właśnie sama nauczyłam dużo, przygotowując ten slajd. Bo o co chodzi? W momencie, kiedy powstała Solidarność i siły komunistyczne starały się ją zlikwidować, to używały pewnych metod. I te metody to były, po pierwsze, prowokować konflikty, aby zniechęcać, ja mówię o 81 rok, prawda, przed stanem wojennym, jak przygotowano się do wprowadzenia stanu, jak ekipa Jaruzelskiego przygotowywała się do zlikwidowania Solidarności. Czyli prowokować nieustanne konflikty, żeby społeczeństwo zmęczyć. Następnie, jak już są strajki, wybuchają strajki, to piętnować te strajki jako solidarne warcholstwo. Następnie należy cały czas społeczeństwu mówić, że polska sytuacja kładzie się cieniem na postępowe siły międzynarodowe. Prawda? Czyli znowu ta wizja tego postępu i powiedzmy zacofania, że ten rząd, to państwo, to jest ten postęp, a ten ciemny lud to jest to zacofanie. Prawda? I co jeszcze? Solidarność, czarna reakcja. Nawet muszę Państwu powiedzieć, że znalazłam cytaty, gdzie członkowie Komitetu Centralnego w Moskwie nazywają Wałęsę faszystą. Ha! Fascynujące. I oczywiście u podłoża tej walki ideologicznej z Solidarnością była właśnie to ochrona, rzekoma ochrona państwa polskiego, czyli powoływanie się na dobro państwa. To są wszystko mechanizmy, jakie używał Jaruzelski do zwalczania Solidarności przed wprowadzeniem stanu wojennego. I co jest bardzo ciekawe, to jest taki, ja tu dałam tutaj druga część slajdu, szyfrogram ambasadora NRD z grudnia 81 roku, ale to było jeszcze przed wprowadzeniem, tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego. I to się znajduje w archiwach niemieckich. Sprawozdanie z rozmowy z jednym z czołowych doradców Solidarności. I zresztą to jest w filmie Generał idzie na wojnę. Tak, i to stąd wzięłam. Czyli konfrontacja już jest nieuchronna, no bo to jest grudzień, czy 80. Aparat Solidarności musi być zlikwidowany. I po konfrontacji Solidarność mogłaby na nowo powstać. I to jest bardzo ważne, bo to są problemy, z którymi spotykamy się z pokolenia na pokolenie. Okay? To jest esencja naszego problemu. I co ten doradca Solidarności mówi? Że Solidarność może się odrodzić, ale bez programu gdańskiego, czyli bez tych punktów, które Solidarność jako żądania sformułowana. A te punkty, esencją tego była niezależność, prawda? Bez Matki Boskiej w klapie, czyli co? Czyli bez religii, bez kościoła, bez wiary katolickiej, czyli bez tego elementu niezbędnego polskości. Bez politycznego oblicza, czyli bez roszczeń, bez oczekiwania dojścia, powiedzmy, żeby nie miała wpływu na
polityczne rozstrzygnięcia w kraju, czyli bez ambicji sięgnięcia po władzę, prawda? Czyli znowu to, żeby ten głos narodu polskiego nie doszedł do władzy. I to jest naprawdę, tak naprawdę esencja tego, o co we wszystkim chodzi. Ach, no i co, mamy okrągły stół, 89. Jesteśmy w 89 i jak wiemy, to wszyscy wiemy, komuniści dostają gwarancję bezpieczeństwa, zachowania wpływów na przyszłość. I następuje integracja elit komunistycznych z częścią elit solidarnościowych. W efekcie tego jak gdyby dogadania się rząd Jana Olszewskiego jest nie do zaakceptowania, bo jest spoza układu, prawda? Wymyka się tym ograniczeniom okrągłego stołu i niejako idzie w kierunku tych czterech punktów, które są zabronione, dlatego musi być zlikwidowany. I co następuje obalenie rządu, rządy postkomunistyczne i w trakcie w tym okresie można powiedzieć, że esbecja pomalutku zaczyna przechwytywać kontrolę nad naszymi mediami i nad naszą świadomością. Pan Urban, główny propagandista komunistyczny, za kulisami dochodzi do władzy i kształtuje swoich następców. I co? I w efekcie mamy zwalczanie polskiej historii i kultury, zwalczanie kościoła katolickiego i religii, zwalczanie polskich tradycji i patriotyzmu. Dzisiaj to widzimy, ale to trwało, to się nie zrobiło z dnia na dzień. Ta praca u podstaw postkomunistycznych elit była zakulisowa i dopiero dzisiaj daje pełne efekty i daje owoce. I krótko mówiąc, i co mamy dzisiaj? Znowu powołują się na postępowe siły, nowoczesność, modernizację i progres. I teraz z 89 robimy taki duży skok na 2005. Ja to uważam istotny rok dla nas. Istotny rok, ponieważ w 2005 umiera papież w kwietniu. Na dwa tygodnie przed jego śmiercią Rosjanie ogłaszają, że umorzyli śledztwo katyńskie. To jest bardzo symboliczne, że właśnie w tym momencie, kiedy już było wiadomo, że są ostatnie dni papieża, Rosjanie uznali, że teraz można już to ogłosić, że jest śledztwo umorzone. I co jeszcze robią Rosjanie? Tego samego roku wprowadzają zastępując święto rewolucji październikowej, największe święto w Związku Radzieckim, zastępują świętem wygnania Polaków z Moskwy. Czyli stawiają swojemu narodowi Polaków jako wroga numer jeden. I jednocześnie, ale co się dzieje w kraju? W kraju w 2005 roku najpierw w wyborach prezydenckich dochodzi do władzy Lech Kaczyński, czyli ta opcja Solidarności, która nie poszła na kompromis i współpracę z komunistami. Okay? Bardzo niebezpieczna opcja, bo ta opcja z tą Matką Boską w klapie dochodzi do władzy. Tu chciałam zwrócić uwagę, że prezydent Kaczyński przegrał pierwszą turę wyborów, żebyśmy było jasne, i dopiero w drugiej turze wygrał 54-46, ku zaskoczeniu wszystkich, i tutaj jest cytat jego, przez kolejne 10 dni wieszczono zwycięstwo Tuskowi. Jeden sondaż dawał mu nawet 62-31%. Te fakty, właśnie ponieważ była tak niespodziewana wygrana Lecha Kaczyńskiego, to jest dowód na to, że nie można mówić, że Lech Kaczyński nie miał szans w 2010 roku. Historia mówi, że nawet jeżeli te sondaże wykazują takie absurdalne proporcje, to i tak miał szansę w 2010. Także nie jest prawdą, że nie było motywu, bo on i tak by nie wygrał. Proszę pamiętać, że to są takie fakty historyczne, które przeczą tym mitom politycznym, które nam się dzisiaj karmi. Druga rzecz, PiS także wkrótce po zwycięstwie prezydenta w wyborach parlamentarnych PiS dochodzi do władzy, okay? Zwycięża z Platformą. I tutaj znowu cytat z takiego ostatni wywiad Lecha Kaczyńskiego. Taka książka chyba... W każdym razie to jest cytat z tej książki. To Lech Kaczyński mówi. Najpierw okazuje się, że jest 1-0 dla PiSu, a później przyszło 2-0, no bo wybory parlamentarne.
i doszedł jakiś element psychologiczny odnoszący się do Donalda Tuska, ale też do całej jego formacji. Oni po prostu niezwykle ciężko to znieśli. Trwały bardzo krótko. W 2007 roku PiS rezygnuje z władzy i oddaje rząd Platformie Obywatelskiej. W 2007 rząd Tuska dochodzi do władzy. I to jest bardzo istotny element, ten kryzys gruziński. Tu są dwa elementy. Jeden to jest wizyta przedstawicieli pięciu przedstawicieli państw Europy Centralnej plus przedstawiciela Sarkoziego jako przedstawiciela Parlamentu Europejskiego, gdzie oni jadą i w zasadzie swoją piersią ochraniają Gruzję przed inwazją, przed agresją rosyjską, prawda? I tutaj chciałam przeczytać cytat znowu Lecha Kaczyńskiego z jego wystąpienia w Gruzji właśnie w sierpniu, w tym momencie, kiedy on chroni tą Gruzję przed agresją rosyjską. I Lech Kaczyński wtedy mówi: sąsiedzi pokazali twarz, którą znamy od wielu lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego niedawno imperium wracają, że znów dominować będzie cecha tego regionu. Nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. Wszyscy poznaliśmy tą dominację. To nieszczęście dla Europy. To łamanie ludzkich charakterów. To narzucanie obcego ustroju. To narzucanie obcego języka. Ale dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do Unii i NATO zakończy czas rosyjskich apetytów. Ale okazało się, że to błąd, że tak nie jest. Ale potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli wartości, o które opiera się Europa, mają jakiekolwiek znaczenie. To jest cytat z Lecha Kaczyńskiego. I proszę Państwa, co się dzieje? Lech Kaczyński wraca do Gruzji 28 listopada. Chyba nawet mam tutaj, 23 chyba. W każdym razie wraca z okazji rocznicy rewolucji róż i wtedy jedzie w kierunku właśnie granicy, bo w sierpniu doszło do porozumienia, gdzie Rosjanie mieli, została wytyczona granica, poza którą Rosjanie nie powinni się posuwać. I oni cały czas tą granicę, tą umowę pogwałcili. Jak Lech Kaczyński przyjechał w listopadzie, to pojechał w kierunku właśnie tej granicy rosyjskiej i tam został zaatakowany i został ostrzelany. Jego konwój został ostrzelany. I tu mówimy o tym tak zwanym incydencie gruzińskim, prawda? Czyli ta próba zamachu przy granicy z Osetią w czasie wizyty prezydenta, to jest ten klasyczny, historyczny incydent próby zamachu na prezydenta. I teraz tak, 2000, ja do tego jeszcze wrócę, ja szczególną uwagę chciałam zwrócić, bo następny slajd będzie nawiązywał do tego właśnie ostrzelania. Ale teraz tam mieliśmy 2008 rok, tu mamy 2009 i to jest sierpień, gdzie przedstawiciele dziewięciu krajów Europy Centralno-Wschodniej stosują apel do prezydenta Obamy, gdzie piszą, że nasze nadzieje, że stosunki z Rosją się poprawią, nie ziściły się. Zamiast tego Rosja znów jest siłą rewizjonistyczną. Używa jawnych i tajnych sposobów wojny ekonomicznej. I ten apel o to, żeby Stany Zjednoczone wsparły Europę Środkowo-Centralną w tym przeciwstawieniu się imperialistycznej, można powiedzieć, agresji Rosji, podpisali w imieniu Polski Aleksander Kwaśniewski, Janusz Onyszkiewicz i Lech Wałęsa. To jest sierpień 2009. I teraz przechodzimy do uroczystości 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wielka uroczystość na Westerplatte. Macie Państwo głównych graczy tej uroczystości. I tutaj chciałam tylko przeczytać cytat z wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego na tej uroczystości. Westerplatte to symbol bohaterskiego oporu przeciw silniejszemu przeciwnikowi. Monachium to pakt, który wymaga refleksji.
między honorem a hańbą, wybrano hańbę, a i tak nie unikniono wojny. Na zawsze, tak jak w przypadku Monachium, daje to tak, nie zawsze, tak jak w przypadku Monachium, daje to tak szybkie i tragiczne rezultaty. Ale z czasem takie rezultaty przychodzą zawsze. To wielka nauka dla całej współczesnej Europy i dla całego świata. Imperializmowi nie wolno ustępować, ani nawet skłonnościom neoimperialnym. I potem jeszcze przychodzi następny temat. Katyń to efekt zemsty za rok 920, za to, że Polska odparła agresję. Można powiedzieć, że to komunizm. Nie, w tym wypadku to jest szowinizm. My, Polacy, mamy prawo do dostępu do prawdy o sprawach dla naszego narodu tragicznych i z tego nigdy zrezygnować nie możemy. Głęboko wierzę, że cała Europa idzie właśnie w tym kierunku. W kierunku pluralizmu, wolności, demokracji i prawdy. Proszę zauważyć, to są wartości, które wyznawał świętej pamięci Lech Kaczyński. Pluralizm, wolność, demokracja i prawda. 1 września, dwa tygodnie później, 17 września, polski Sejm obraduje na temat uchwały w związku z rocznicą agresji sowieckiej na Polskę. I w tej uchwale polski Sejm używa sformułowania, że Katyń to jest zbrodnia o charakterze ludobójczym. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w prawie międzynarodowym, jeżeli mówimy o zbrodniach prawa międzynarodowego, one mają swoją hierarchię. I ludobójstwo, czyli po angielsku genocide, to jest zbrodnia wszystkich zbrodni, czyli najwyższego gatunku zbrodnia. I ona polega właśnie na eksterminacji tak zwanych chronionych grup, czyli grup takich jak grupy etniczne, narodowościowe czy religijne. I Katyń jest zbrodnią ludobójstwa, ponieważ był skierowany przeciwko polskiej grupie narodowościowej. I takiej interpretacji przeciwstawia się Rosja. Rosja stara się umniejszyć znaczenia Katynia i traktuje Katyń jako zbrodnię stalinowską. Po prostu jedną z wielu zbrodni stalinowskich, które nie kwalifikują się jako ludobójstwo. I idzie walka, to znaczy idzie walka, którą my systematycznie przegrywamy, bo z punktu widzenia merytorycznego Katyń jest ludobójstwem, ale przy użyciu siły politycznej Rosja nie pozwala nam tak mówić. Okay? Więc w momencie, kiedy polski parlament w uchwale stwierdził, że Katyń to jest zbrodnia o charakterze ludobójczym, to Rosjanie musieli nam pokazać, że im się to nie podoba. Okay? I co zrobili? Ta uchwała zbiega się ze zorganizowanym atakiem ze strony rosyjskiej na serwery polskich instytucji państwowych. Okay? W wyniku tego ataku powstaje Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe, tak zwany CERT. Okay? Ważna jest geneza tego właśnie zespołu. Dlaczego i kiedy on powstał? Warto o tym wiedzieć. I co się dzieje? Czyli to jest, mamy co? Mamy wrzesień 2009. Teraz skok do przodu i znajdujemy się w kwietniu 2010 roku. Co się dzieje? Okay? 5 kwietnia nastąpiło przerwanie zasilania zewnętrznego i pracy serwerów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stanęły windy i poczta internetowa. 7 kwietnia Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe, właśnie ten CERT, wydaje ostrzeżenie przed atakami ukierunkowanymi na pracowników instytucji administracji publicznej. Ostrzegają, że hakerzy podszywający się pod Estonię infekują polskie komputery. Gigantyczna awaria 9 kwietnia i co się dzieje 10 kwietnia? Polski MSZ zostaje całkowicie odcięty od poczty internetowej w wyniku poważnej awarii serwerów pocztowych. Teraz tak, dobrze też wiedzieć, że 9 kwietnia został wydany komunikat o zagrożeniu atakiem terrorystycznym samolotu jednego z krajów Unii Europejskiej. To jest kopia tego właśnie ostrzeżenia, notabene z Gazety Wyborczej, z tym, że ten tekst w tej chwili już został usunięty z internetu.
I teraz tak, może niektórzy z Państwa słyszeli, ja robiłam takie badania i prezentowałam wykład na konferencji, drugiej konferencji smoleńskiej, gdzie analiza czterech katastrof lotniczych, w których ginęły głowy państwa, dowodziła, że wszystkie te katastrofy były po latach, okazały się zamachami. Znalazłam pewne wspólne cechy tych katastrof, i więc miały one wszystkie, aha, i co jest jeszcze bardzo ważne, że w katastrofie z 86 roku, to jest katastrofa, w której ginie prezydent Mozambiku, Rosja przedstawia swoje uwagi do raportu RPA. Nie będę wchodziła w szczegóły, bo to było wcześniej publikowane. I co Rosja w swoich uwagach pisze, okej, w sprawie śmierci prezydenta Mozambiku. Cytat z rosyjskich uwag. Gdy katastrofa dotyczy śmierci głowy państwa, podejrzenie sabotażu jest zwiększone. Okej? Teraz tak, moja analiza tych katastrof wykazała pewne wspólne cechy, mianowicie wszystkie one miały miejsce w kontekście bezwzględnej walki politycznej, były poprzedzone próbami zamachu, ostentacyjnie zacierano ślady oraz nagminnie pomijano istotne dowody w sprawie, dokonywano zamachów bądź bezpośrednio, bądź poprzez stworzenie odpowiedniego zagrożenia dla samolotu. I walka polityczna uniemożliwiała przeprowadzenie rzetelnego śledztwa w normalnym trybie zaraz po katastrofie. Śledztwa były wznawiane w tych wypadkach w okresie od 15 do 40 lat po. I śledztwa w tych sprawach są, i wszystkie one dzisiaj wskazują na zamach, na sabotaż. I teraz tak, chciałam przejść do już takiego bardziej konkretnego kontekstu historycznego samej katastrofy. 5 luty 2010 Rosja ogłasza swoją nową, najświeższą, najnowszą doktrynę wojskową. I Państwo, którzy oglądacie telewizję Republika, na pewno słuchaliście wywiady, było dużo ciekawych wywiadów na ten temat właśnie z panem generałem Koziejem, ale zanim do tego dojdziemy, co Rosja deklaruje w 2010 roku? Stwierdza, że przede wszystkim potwierdza swoje dążenia do wyłącznych wpływów na obszarach dawnego ZSRR, jak również do kontrolowania strefy buforowej Europy Środkowo-Wschodniej. Oni to oficjalnie mówią. Okay? Że oni zamierzają powrócić do stanu, jaki był sprzed 90 rokiem. To jest ich oficjalna doktryna. I za główne zagrożenie uznają nie Chiny, nie Wschód, nie tamte dalekie tereny, tylko właśnie tutaj Europę. Okay? I konkretnie mówią, że dążenie do nadania potencjałowi NATO zasięgu globalnego jest ich największym zagrożeniem, i że zbliżenie infrastruktury wojskowej państw NATO do granic Rosji jest ich kolejnym największym zagrożeniem. No i oczywiście rozszerzenie NATO na wschód jest wymieniane w pierwszej kolejności jako zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej. I teraz tak, jest ciekawy punkt w tej właśnie rosyjskiej doktrynie wojskowej, to jest artykuł 22, który mówi, zastrzega możliwość użycia konwencjonalnej broni precyzyjnego rażenia w ramach realizacji przedsięwzięć mających na celu strategiczne wstrzymanie się przed użyciem siły. I generał Koziej właśnie w wywiadzie w telewizji Republika, teraz niedawno, zapytany, jak należy to interpretować, ten właśnie punkt, powiedział: dla Polski akcje wojskowe z zaskoczenia są najbardziej niebezpieczne. Mogą być one użyte po to, aby wywrzeć presję polityczną, aby powiedzieć: słuchajcie się nas. Rosja, przyjmując kurs budowy imperialnej pozycji, przyjęła metodę budowy swojej siły w przeciwieństwie do sąsiadów, w konfrontacji z sąsiadami, a nie przy współpracy. Generał Koziej jest obecnie urzędującym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Więc w kontekście chociażby tej doktryny wojskowej rosyjskiej, powstaje pytanie, czy tragedia smoleńska mogła być atakiem, aktem wojennym. I teraz co
co Rosjanie mówią w swojej doktrynie wojskowej. Oni mówią w ten sposób, że wdrożenie środków wojny informacyjnej w celu osiągnięcia efektów politycznych bez użycia siły militarnej jest jak gdyby pierwszym etapem wojny. A drugim jest zapewnienie pozytywnej reakcji na ewentualne użycie siły. Okej? I tu chciałam wrócić do raportu Gruzińskiego, o którym wspominałam, prawda? Czyli tego czyli jeszcze raz przypomnijmy sobie, w sierpniu jest wizyta tych pięciu przedstawicieli krajów w Europie Centralnej i nasz prezydent wraca do Gruzji w listopadzie, 23 listopada. I tam następuje próba zamachu na Lecha Kaczyńskiego. I co się dzieje? ABW, tak, wydaje raport w sprawie próby zamachu na prezydenta. Następnego dnia, w ciągu jednego dnia, próba zamachu 23, a raport jest gotowy 24. I został podpisany przez Krzysztofa Bondaryka. I raport ten za najbardziej prawdopodobne wersje próby zamachu uznaje rosyjskie stanowisko, iż była to prowokacja gruzińska i oskarża prezydenta Lecha Kaczyńskiego o lekkomyślność. Raport ten jest sprzeczny oczywiście ze zeznaniami prezydenta i osób mu towarzyszących. Niemniej raport ten zostaje następnie wykorzystany przez raport MAK do obciążenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego winą za katastrofę smoleńską. W związku z tym jest uzasadnione pytanie, czy raport gruziński został sporządzony w celu osiągnięcia z góry określonych efektów politycznych we wojnie informacyjnej, aby przygotować opinię publiczną na użycie siły. Jeżeli Państwo chcecie, ja mogę cofnąć ten slajd. Okej, tu jest u góry. U góry są pewne założenia doktryny wojskowej rosyjskiej. Wojna informacyjna w celu przygotowania społeczeństwa na użycie siły. Cytat, prawda? Tu mamy raport gruziński, który buduje grunt na zarzuty, jakie następnie są postawione prezydentowi Kaczyńskiemu w raporcie MAK. I tutaj mam taką dość skomplikowaną ten slajd, ale chciałam zwrócić uwagę szczególnie na tą część. Wróćmy do tego raportu gruzińskiego przygotowanego następnego dnia, 24 listopada, podpisanego przez pana Bondaryka. Jakie są zarzuty przeciwko temu raportowi? Przede wszystkim ten raport przecieka do prasy natychmiast, okej? Okay? Czyli ten raport nie jest na użytek wewnętrzny, ten raport jest na użytek społeczeństwa. I teraz tak. Ten raport nie zawierał żadnej profesjonalnej analizy zdarzeń. Opierał się wyłącznie o materiały prasowe rosyjskie. Nie zawierał samodzielnych ustaleń polskich służb specjalnych. Nie uwzględniał informacji pozyskanych z centrów terrorystycznych innych państw. I nie również nie zawierał żadnych rekomendacji co do środków zapobiegawczych na przyszłość. Okej? Także był to czterostronicowy dokument, którego główną tezą było to, że była to prowokacja gruzińska i odpowiedzialnym za to zajście jest Lech Kaczyński, ponieważ był lekkomyślny i brawurowy. Także, tak jak mówię, przeciek do prasy natychmiast. I w wyniku tego właśnie raportu gruzińskiego nastąpiła bezprecedensowa nagonka medialna na prezydenta w celu wykreowania jego wizerunku jako lekkomyślnego prezydenta. Wizerunek ten następnie został wykorzystany do obciążenia prezydenta winą za katastrofę smoleńską. Także można powiedzieć, że raport gruziński zapewnił mechanizm kontroli społecznej na reakcję użycia siły. Jest to racjonalne. Dlatego pytanie, strategiczną rolę raportu gruzińskiego w wojnie informacyjnej potwierdza raport MAK, który opiera swą analizę na tezie lekkomyślności prezydenta
i buduje wnioski końcowe wokół tej tezy. I teraz może troszkę o wojnie psychologicznej, ok? To jest też dość skomplikowany slajd, ale krótko mówiąc, wojna psychologiczna przede wszystkim jest ukierunkowana przeciwko ludności cywilnej i jej świadomości, ok? I jaki jest cel takiej wojny psychologicznej? Pozyskanie danej społeczności do realizacji własnych celów strategicznych, ok? Krótko mówiąc, celem wojny psychologicznej jest oddziaływanie na świadomość tak, aby przeciwnik działał wbrew swojemu interesowi. I teraz następne moje slajdy, które będę pokazywała, będą dotyczyły różnych form wojny psychologicznej, ok? I tutaj będę mówiła o strategii wirusa, o strategii wykluczeń, o strategii historycznej, o roli mediów i o mitach politycznych. To jest jak gdyby następna sekcja mojego wystąpienia, ale to już będzie prawie że ostatnia. Okej. Więc teraz tak, więc strategia wirusa została opisana w piśmie Fronda numer 60 z 2011 roku. Jest to strategia, która jest zawarta w podręcznikach psychologii Akademii Wojskowej Rosyjskiej. I autorem tego opracowania był pan Lisiczkin, okej? Każdy może z Państwa zajrzeć i sobie przeczytać. I on mówi, że na czym polega strategia wirusa? Do wnętrza organizmu przeciwnika wprowadza się czynnik analogiczny do wirusa, który przenika do świadomości środowisk władzy. Wtapia się w grupy opiniotwórcze, okej? A oprócz osadzenia swoich ludzi w sferze ideologii oraz w strukturach władzy, należy również promować idiotów, karierowiczów oraz bezideowców, a także tych, którzy reprezentują nurty prowadzące państwo w ślepy zaułek. Ja muszę tutaj dodać, że problem naszych więzień CIA, z jakim się borykamy jako państwo, no niestety jest wynikiem liderów, którzy można ich nazwać bezideowców. Teraz następny aspekt. A każda infekcja wirusowa ma swój okres uśpienia, a następnie ostrą fazę choroby, czyli stan zaburzenia stabilności. Jeżeli więc chcemy doprowadzić do zmiany istniejącego porządku społecznego, należy najpierw wprowadzić społeczeństwo w stan permanentnej niestałości. I to jest to, z czym my dzisiaj mamy do czynienia. Jesteśmy właśnie w okresie, na etapie chaosu, prawda? Następna strategia wojny psychologicznej to jest strategia wykluczenia, o której również pisze pan Lisiczkin. I on mówi, że właśnie zdatne poczucie przynależności do danej grupy pozwala programować wykluczenie społeczne określonych środowisk. I to budowanie poczucia wyższości lepiej wykształconych nad szarą masą niecywilizowanych autochtonów. To przecież jest nasza rzeczywistość codzienna, prawda? Nie możemy dotknąć tego problemu, prawda? My jesteśmy tymi wykluczonymi, tymi właśnie niecywilizowanymi autochtonami. Ale Lisiczkin zwraca uwagę na jedną ciekawą rzecz, proszę Państwa. I tu jest nasza nadzieja dla tych wykluczonych moherowych beretów. Pisze, że najbardziej podatną na manipulację częścią społeczeństwa jest inteligencja, ponieważ ona myśli pewnymi uogólnionymi pojęciami i symbolami, i założeniami. I ponieważ ma tą zdolność uogólnień, to jest najbardziej podatna na operacje, na działanie symbolami. I on twierdzi, że właśnie dotyczy to ludzi wykształconych z wielkich miast. Możecie Państwo mnie podejrzewać, ja to wymyśliłam. Nie, to naprawdę jest napisane w rosyjskiej, powiedzmy sobie, w rosyjskim poradniku wojny psychologicznej. A autorem tego jest pan Lisiczkin. To aż jest śmieszno tragiczne, prawda? Następnym narzędziem walki psychologicznej jest wojna
historyczna, polityka historyczna. Czyli to, że nam nie wolno mówić, że Katyń to ludobójstwo, prawda? Mamy o tym zapomnieć. I to ma być po prostu jedna z wielu tam tych zbrodni, których tam była cała masa. A w ogóle to nie pytać, nie dochodzić, nie zapomnieć. Okay? Taki jest przykaz z Moskwy dla nas. Okay? Przykaz. I teraz co pisze Lisiczkin? Okay? Co oni wśród swoich, co oni uważają tak naprawdę? Okay? Człowiek w swym życiu opiera się nie tylko na tym, co go otacza w teraźniejszości, lecz też na przeszłości, która oddziałuje na jego podświadomość. Czy my chcemy słuchać o Katyniu, czy nie, to Katyń jest w nas. Okay? I tego nie unikniemy, tak długo, jak mówimy po polsku. I teraz, co oni dalej mówią? Przeszłość historyczna to podstawa jedności każdego narodu jako zwartej społeczności. Wojna historyczna polega na nadszarpnięciu jedności narodu poprzez działania informacyjne mające na celu moralną likwidację wszystkich bohaterów, osobistości lub wydarzeń będących źródłem dumy narodowej. Na przykład narzędziem tej walki jest dokonywanie diabolizacji, czyli poniżania, bądź kanonizacji, bądź wynoszenia na piedestały pewnych postaci w określonych okresach historycznych za pomocą mass mediów. Okay? I tu chciałam właśnie nawiązać jako przykład wojny historycznej, z którą mamy do czynienia każdego dnia. To jest artykuł ze stycznia tego roku z Gazety Wyborczej. Okay? To jest artykuł pod tytułem Muzeum Powstania Warszawskiego kontra Kopernik, kontra Muzeum Kopernika. I autor tego artykułu oburza się, że jest większe zainteresowanie Muzeum Powstania Warszawskiego niż Muzeum Kopernika. Bardzo mu się to nie podoba i pisze tak, że spór, jaki dzieli dziś polskie społeczeństwo, to spór między historyzmem a modernizmem, między postpamięcią a nowoczesnością, między wiarą w przeszłość a wiarą w przyszłość. To jest przykład walki historycznej, a w wojnie psychologicznej z naszym narodem. Tylko pytanie, dlaczego Gazeta Wyborcza tą wojnę prowadzi? Bo Ruska jest. Gazeta Wyborcza, przedstawiciel środków masowego przekazu, prawda? I teraz co Rosjanie, jak Rosjanie widzą, traktują i używają środki masowego przekazu? Za pomocą środków masowego przekazu można z niezrównanym mistrzostwem stworzyć kurtynę fałszu, kurtynę iluzji. Okay? I to tak, że nikt nie będzie w stanie odróżnić prawdy od kłamstwa, rzeczywistości od fikcji. Znajdując się w świecie oderwanym od rzeczywistości symboli, ludzie mogą występować przeciwko własnemu interesowi. Realność schodzi na drugi plan. I w takim wypadku człowiek traci swoją wolność. Jednoczesne rozpowszechnianie zaprzeczających sobie i wykluczających się światopoglądów narusza stabilny świat wartości, rodzi obojętność i apatię, wywołuje bezkrytycyzm i powoduje społeczną dezorientację. Człowiek masowy jest człowiekiem impulsywnym. Percepcja kształtowana jest nie dzięki książce, lecz dzięki kulturze ekranu. I większe wrażenie robi niesolidnie udokumentowana analiza, lecz pełne energii i pewności, choćby pozbawione dowodów, mocne stwierdzenia. Trąbnęło to. Teraz narzędziem mediów w wojnie psychologicznej, narzędziem mediów z
są mity polityczne. I proszę Państwa, to jest fascynujące, bo właśnie wyczytałam w różnych lekturach, tu socjologów, to oni są specjaliści, mam nadzieję, że poprą to. Okazuje się, że narody pierwotne posługiwały się właśnie mitami, mitologią. To przecież od 4000 lat ludy, społeczeństwa właśnie można powiedzieć, że są organizowane według wokół mitów. I co się okazuje, że człowiek współczesny jest tak samo podatny na mity, jak człowiek pierwotny. I co jest jeszcze ciekawe, że ludzie, którzy są tak zwanymi ateistami, którzy nie wierzą w Boga, okay, nie, oni mogą nie wierzyć w Kościół, nie wierzyć w Boga, ale to nie znaczy, że oni nie są podatni na mity. Oni są tak samo podatni na mity, jak ludzie wierzący. Także to jest ciekawe rozróżnienie. I dlaczego mity polityczne są dla nas dzisiaj tak ogromnie ważne? Okay? Dlatego, że to są pewne, znowu, zalecenia w wojnie psychologicznej autorstwa pana Lichciczkina. I warto, żebyśmy o tym widzieli. Okay? To jest bardzo ważne, dlatego że następny slajd będzie dotyczył tak zwanej operacji Binienda, która będzie wykorzystywała te właśnie narzędzia do zniszczenia wizerunku profesora Biniendy. Więc co mówi Lisiczkin? Co Lisiczkin, jaka nas uczy? Zawsze mówcie prawdę, ale nigdy nie mówcie całej prawdy. Każde oddziaływanie społeczne wymaga określonego dozowania prawdy. Dopiero na tym tle mogą pojawiać się niezbędne porcje fałszywych danych. Nie, na podstawie prawdziwych faktów stwarza się fałszywą strukturę informacyjną. Stworzone w ten sposób formy noszą nazwę mitów politycznych. Najbardziej skuteczną forma mitu polega na, po pierwsze, rozczłonkowaniu danego zjawiska, po drugie, wypreparowaniu z niego niektórych danych, po trzecie, utożsamieniu ich z samym zjawiskiem. W skali społecznej stosuje się metody zmieniające mapę świata, czyli nasz światopogląd, okay? Czyli nasze rozumienie świata, jak go zmienić. Zmienia się za pomocą wprowadzenia do świadomości społecznej mitów politycznych. Czyli te mity polityczne odgrywają niezwykle istotną rolę w naszym rozumieniu świata i w naszych postawach, kreowaniu naszych postaw. Mit osiąga swoje apogeum, czyli swój szczyt, kiedy człowiek staje twarzą w twarz z nieoczekiwaną i niebezpieczną sytuacją. W historii ludzkości zwracano się w kierunku magii tylko wtedy, gdy człowiek stykał się z zadaniem, które przekraczało jego możliwości. Rola magii i mitologii jest w pełni adekwatna także wobec wysoko rozwiniętych społeczeństw współczesnych. W sytuacjach krytycznych człowiek zawsze chwyta się rozpaczliwych środków, takich jak właśnie mity. Dzisiejsze mity polityczne są właśnie takimi rozpaczliwymi środkami. I tu właśnie przejdę do tej operacji Binienda. Jak Państwo wiecie, 17 września, i zwracam uwagę na datę, bo to jest ważne, 17 września 13 roku Gazeta Wyborcza publikuje słynny artykuł pod tytułem Trzej zamachowcy. I ten artykuł, po pierwsze, jest przestępstwem, ponieważ odwołuje się do zeznań, jakich trzech profesorowie udzielili Polskiej Prokuraturze Wojskowej. A zeznania te były informacją niejawną, okay? I w związku z tym publikowanie czegokolwiek, co dotyczyło materiałów niejawnych ze śledztwa smoleńskiego, było przestępstwem w świetle polskiego prawa karnego. Okay? Niektórzy z Państwa nie wierzą, ale taki jest konkretny paragraf, do którego można się odnieść. I ten problem został natychmiast, jak gdyby temu problemowi zaradziła natychmiast Polska Prokuratura Wojskowa, ponieważ w dniu, kiedy się ten artykuł pokazał,
to prokuratura ujawniła zeznania świadków. W związku z tym one przestały być tajne i dlatego nie doszło do, i dlatego w momencie, kiedy PiS złożył zawiadomienie o przestępstwie, to to już nie było przestępstwem, bo materiał już był jawny. Okay? I teraz tak, ten artykuł opierał się częściowo na prawdzie, tak jak uczą mity polityczne, ponieważ prawdą było, że trzech profesorów zeznawało w śledztwie smoleńskim przed polską prokuraturą wojskową. Oni trzej, profesor Ronda, Obremski i Bnięta, rzeczywiście zeznawali, prawda? Prokuratura ujawniła momentalnie tego samego dnia ich zeznania, ale zablokowała imiona i nazwiska, także nie można było powiedzieć, które zeznanie przypisuje się komu, aczkolwiek specjaliści oczywiście wiedzieli, bo po tekście można się zorientować. Niemniej formalnie zeznania, tekst był ujawniony, ale anonimowo. Anonimowo, okej? Każde zeznanie zawierało od 8 do 12 stron, także to było sporo tego tekstu, okej? I ten artykuł, esencją tego artykułu było, że eksperci Macierewicza nie mają żadnych kompetencji ani żadnych dowodów na swoje tezy. To był przekaz, to był ten mit polityczny, który ten artykuł stworzył. Okay? Do tego ten artykuł był, taki był cel tego artykułu, że ci ludzie nie mają żadnych kompetencji ani żadnych dowodów. Okay? I teraz tak, czyli to było kłamstwo, bo ja zaraz pokażę na następnym artykule, dlaczego to było kłamstwo, jak również była to defamacja, czyli było to, był to atak na dobre imię tych profesorów, prawda? I proszę Państwa, co jest tak bardzo tragiczne, mnie szczególnie osobiście boli, ale myślę, że powinno nas wszystkim dać do myślenia, okej? Okay? Artykuł ukazuje się 17 września. Natomiast 13 grudnia ten artykuł wygrywa w konkursie Nagroda 2014 Grand Press w kategorii News za najlepszy news roku. Okay? Czyli ten paszkwil, który jest kłamstwem i który się opiera na przestępstwie, zdobywa tytuł najlepszego newsa roku 2013. Okay? I tu pokazuje, że przedstawiciele następujących mediów przyznali temu artykułowi ten honorowy tytuł. To jest Gazeta Wyborcza, TVN, TVP1, Radio Z, Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio, Gazeta Prawna, Miesięcznik Press, Polsat, RFM FM i Ekspres Ilustrowany. To jest grono jurorów, które ten paszkwil oparty na kłamstwie i przestępstwie nominuje jako najlepszy news roku. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, bo te wszystkie media są w czyimś ręku i służą do jakiegoś celu. A ten cel, to chciałam przypomnieć te cztery punkty tego slajdu Solidarności. I teraz, dlaczego to jest kłamstwo? Dobrze? A więc tak, mamy rzekome cytaty, dlatego że to jest ten artykuł, który mówi sklejałem modele papierowe samolotów. Sklejałem modele, prawda? No, można umrzeć ze śmiechu. Widziałem wybuchy. Ha, ha, ha! Cała Polska się śmiała z ekspertów Macierewicza. Bo co? Bo oni widzieli wybuchy, dlatego są eksperci. Prawda? Można umrzeć ze śmiechu. Czyli bardzo malownicze cytaty w tym tytule, prawda? Wszyscy je znamy, każdy z nas je słyszał, okej? Okay? Co się okazuje? Że takie sformułowania nie padły w żadnym z tych zeznań, okej? Okay? One nie istnieją. One nie istnieją. I tylko, że nikt z Państwa nie zada sobie tego trudu, żeby te 30 stron przeczytać i poszukać, okej? Okay? Słucham? Czytałem, prokuratura udostępniła, można było wejść na internet, no tak, i przeczytać, co mówią profesorowie i zobaczyć, jak... No właśnie, ale proszę Państwa... Ale nikt tego nie robi, ludzie... No. Dobra, ale poczekajmy, jedźmy dalej, okej? Okay? Jedźmy dalej. Więc teraz tak. Po
pierwsze, cytaty nie są cytatami. Okej? Po drugie, te cytaty w tytule to luźna parafraza zeznań i tylko jednego świadka z trzech. Okej? I teraz co się dzieje? Pani autorka Kublik na podstawie prawdziwych faktów, czyli rzeczywiście zeznawali, stworzyła fałszywą strukturę informacyjną, manipulowała zeznaniami świadka numer dwa, aby wykreować irracjonalny, prosty mit polityczny. Ha, 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 sklejali samoloty. Ha, ha, widzieli wybuchy. W ten sposób zdyskredytowała, można powiedzieć, przynajmniej miała zamiar, zdyskredytowania wszystkich ekspertów pana Macierewicza za jednym zamachem. Okej? To jest, że tak powiem, mechanizm tego newsa, artykułu roku w Rzeczpospolitej Polskiej numer 3. I teraz warto wiedzieć, że te cytaty, które zostały stworzone na podstawie zeznań świadka numer 2, to trzeba wiedzieć, że ten świadek numer 2 to jest profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, światowej klasy specjalista z zakresu mechaniki materiałowej oraz wytrzymałości konstrukcji lotniczych i mostowych. Jest to człowiek honorowy Międzynarodowej Organizacji Struktur Przestrzennych i Konstrukcji Powłokowych. Czy Państwo o tym wiedzieliście? No właśnie. Okej, okay. No właśnie. Bo jego kompetencje w Waszym przekonaniu sprowadzają się do tego, że on widział wybuchy i kleił modele, jak był dzieckiem. Okej? Okay. I teraz chciałam przeczytać tutaj konkretne cytaty, na podstawie których stworzono te hasła tak zwanych mitów politycznych. Więc ten cytat, sklejałem modele, okej? Okay? Ten profesor, to jest profesor Obrecki, okej? Okay? Specjalista od wytrzymałości konstrukcji lotniczych. On mówił między innymi w swoich długich zeznaniach, mówi, że już od kilkuletniego chłopca interesowałem się bardzo lotnictwem, modelarstwem lotniczym. Nawet zdarzało się, że na święto lotnika siedziałem w samolocie bojowym w Białej Podlaskiej w pobliżu miejsca, gdzie się urodziłem. To jest ten fragment, na podstawie którego Państwo się dowiedzieli, że jego kompetencje polegają tylko na tym, że sklejał modele samolotów. Okay? Także chciałam po prostu, żebyśmy mieli jasność, jak nami manipulują czołowe, światowe, postępowe media dzisiaj. I w jakim celu? I teraz tak. I teraz coś, co nas wszystkich bardzo dotyczy. Okay? Coś, co jest dla nas bardzo trudne i bolesne. Szczególnie dla nas, dlatego że my, profesor Winięta, wielu niezależnych profesorów, którzy pracują nad tą sprawą z potrzeby sumienia dla dobra ojczyzny. Okay? I jesteśmy bardzo często oskarżani. I takim bolesnym dla nas oskarżeniem jest to, że dzielimy naród. Dlatego, że nasza siła jest w jedności. I najbardziej bolesnym tym oskarżeniem to jest to, że to, co robimy, to jest na szkodę naszego narodu. Okej? Okay? I to nie jest nam obojętny taki zarzut. My o nim bardzo często myślimy. I dlatego cały czas się zastanawiamy, dlaczego dochodzi do takiego ogromnego podziału. I dlaczego mamy taki problem, przed jakim stoimy. I dlatego zrobiłam taki research, czyli taką analizę trochę wychodzącą poza ramy prawne jako prawnika, bo staram się zgłębić źródła tego naszego dramatycznego podziału, okay? I tego, że nie jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać i tego, że argumenty naukowe mogą być przyjmowane w tej sprawie wszędzie na całym świecie, tylko nie w Polsce z jakiegoś powodu. I teraz właśnie, dlaczego tak się dzieje? I tu są kilka jest takich punktów, dlaczego mamy taki ogromny problem. Po pierwsze, specjaliści, socjologowie stwierdzają, że
Generalnie, jeżeli mamy do czynienia ze zjawiskiem społecznym, który kojarzy nam się ze śmiercią i traumą, to tego typu myśli rodzą dyskomfort i poczucie zagrożenia. I to jest nasza ludzka natura, prawda? Nasze myśli o Katyniu, nasze myśli o dramacie związanym z wiekami walki o tożsamość i niepodległość, z naszym sąsiadem wschodnim. To są myśli, które przynoszą poczucie zagrożenia. Okay? Naturalne, zrozumiałe. Następnie, poza tym co? Odczuwamy dramatyczny dysonans poznawczy. Oraz ten dysonans poznawczy powoduje, że to też powoduje pewne poczucie zagrożenia nas samych i poczucie zagrożenia naszej wartości. Tak zwany self-esteem. Okay? No bo jak? Bo tutaj rząd mówi, że było tak i piloci i tak dalej. W zasadzie w problemie smoleńskim to te nasze poczucie wartości jest zagrożone, czy weźmiemy wersję oficjalną, czy weźmiemy wersję zespołu parlamentarnego, dlatego że wszędzie u podłoża tego jest nasz własny problem. Rzeczywiście bije nas w to poczucie własnej wartości. Poza tym co? To poczucie zagrożenia rodzi niepokój, rodzi agresję i rodzi reakcje obronne. Czyli ci wszyscy ludzie, którzy wysyłają masowo paszkwile na uczelnie niezależnych naukowców, jak mojego męża i innych, prawda? Niektórzy z nich robią to zawodowo i są za to płaceni, ale są też ochotnicy, którzy straszą i to też nas bardzo boli. Ale może ja staram się ich zrozumieć. I wydaje mi się, że może właśnie to, że my mówimy, że wersja oficjalna jest nieprawdziwa, powoduje poczucie zagrożenia, które rodzi agresję i rodzi reakcje obronne. I może te e-maile, które od czci i wiary odsądzają profesora Biniendę, są reakcją obronną. Nie wiem, pytam, zastanówmy się. I następnie... I mamy jeszcze z innym problemem do czynienia. Generalnie w każdym społeczeństwie istnieje szacunek państwa i istnieje pewna psychologiczna bariera przeciwko posądzaniu rządu o ciężkie przestępstwa. I wielu Polaków, w tym na przykład pracownicy Polskiej Akademii Nauk mówią, jestem państwowcem. Głoszenie tezy o zamachu nie służy państwu polskiemu. Okay? Bardzo, bardzo istotny argument. I próbowałam się zastanowić, jaka jest na to odpowiedź. Okazuje się, że często właśnie, i zresztą tutaj właśnie, jest poniżej, to jest raport Human Rights Watch z 2008 roku. I w tym raporcie jest powiedziane, że wiele rządów, mimo iż faktycznie są rządami despotycznymi, skutecznie maskują się jako rządy demokratyczne. Przestępstwa popełniane przez despotyczne rządy są powszechne. Nasilają się w warunkach kataklizmów, zbiorowej traumy i zagrożenia narodowego. Psychologiczna bariera przed posądzaniem rządu o ciężkie zbrodnie skutecznie chroni despotyczne reżimy. Tymczasem przestępstwa wyborcze, morderstwa, szantaż oraz inne ciężkie zbrodnie są nagminnie popełniane przez wysokich urzędników państwowych w rządach despotycznych, maskowanych jako demokratyczni. Dlatego należy uwolnić się od poczucia, że prezydent czy premier nie popełnia ciężkich zbrodni i należy odróżnić państwo od funkcjonariuszy państwowych despotycznych rządów. To jest Human Rights Watch. Przyjaciele, i tutaj już ostatnie, już zaraz kończymy, ale to jest ostatnia rzecz. Tak jak jest nagonka na męża, ja miałam wywiad w tygodniku w sieci. I tam właśnie zapytano mnie, co ja uważam o tym słynnym zdjęciu. Ja powiedziałam, że to zdjęcie jest naocznym dowodem spisku i zdrady narodowej o wymiarze niespotykanym w historii. I to stwierdzenie zostało zaatakowane przez redaktora tygodnika Do Rzeczy,
redaktora naczelnego tygodnika do rzeczy, pana Pawła Lisickiego. I on powiedział coś takiego, że ten, kto wyraża tak ostre opinie na podstawie tak wątłych przesłanek, naraża się na zarzut łatwowierności. Jak bowiem nazwać przeświadczenie, że i polski, i rosyjski przywódca najpierw zaplanowali tak potworną zbrodnię, a potem jak gdyby nic dali się sfotografować w chwili radości i pozwolili, żeby ten dowód zdrady niespotykanej w historii przedostał się do opinii publicznej. Okej, czyli taka argumentacja przeciwko mojej opinii. I teraz ja chciałam Państwu dać odpowiedź na to, na tyle, na ile mogę, to jest pierwsza okazja, kiedy mogę odpowiedzieć. Więc po pierwsze tak, ta wypowiedź nie została sformułowana na podstawie wątłych przesłanek. Dlatego, że jak należy nazwać ignorowanie następujących istotnych wydarzeń, które stanowią fundamentalne przesłanki do stwierdzenia spisku i zdrady. Takie przesłanki są następujące. Jawna współpraca rządu Tuska z Rosją przeciwko krajowej opozycji w prowadzeniu śledztwa smoleńskiego. Podporządkowanie się rządu Tuska presji politycznej, gospodarczej i wojskowej Rosji w następstwie katastrofy smoleńskiej poprzez zaniechanie polityki wschodniej, zaniechanie polityki historycznej, akceptację wieloletniej niekorzystnej umowy gazowej, rezygnację z tarczy antyrakietowej. To są tylko przykłady polityki rządu Tuska po katastrofie smoleńskiej. Dlatego moja wypowiedź na temat zdjęcia z rządu Tuska z Putinem jest wypowiedzią w kontekście wydarzeń ostatnich 3 lat. Także nie są to wątłe przesłanki w mojej opinii. I wreszcie chciałam się odnieść do zarzutu, że oni dali się sfotografować jak gdyby nigdy nic. Prawda? I tu chciałam zwrócić uwagę na to, że Rosja bardzo często w przeszłości działała na tej zasadzie, że dopuszczała się zbrodni i przestępstw, i dawała światu do zrozumienia, ale nie pozwalała się złapać za rękę. I właśnie, i wiecie Państwo, że na przykład wykłady profesora Biniendy za granicą w innych krajach na ogół generują jeden komentarz, że Smoleńsk to jest przesłanie, ale że to nie jest przesłanie tylko do Polaków, to jest przesłanie rosyjskie dla świata. Okay. Pokazali co mogą po prostu. Tak. Dlatego jeżeli Państwo chciałam wezwać na koniec o to, abyśmy przeciwstawiali się mitom politycznym, które mają za zadanie pozbawić nas naszej wolności. I te zwalczajmy tak zwane wirusy Lisiczkina, czyli mity polityczne, którymi karmią nas nasze media. I tu są przykłady. Smoleńsk to wina lekkomyślności prezydenta Lecha Kaczyńskiego albo jego brawur, albo nie było motywu na zamach, albo PiS skorzystał na Smoleńsku. To wszystko są mity polityczne, którymi kontroluje się dzisiaj nasze społeczeństwo wbrew naszemu interesowi. Dziękuję bardzo. Druga część polegająca właśnie na odpowiadaniu na pytania, które zostały zapytane i za chwilę zostaną zebrane. Także proszę o chwilę cierpliwości, a w tym czasie zapraszam na naprawdę symboliczne poczęstunek, bo nie przewidywaliśmy aż takiej frekwencji. Bardzo dziękuję wszystkim za pojawienie się i proszę, zapraszam na drugą część. Za chwilę będzie i proszę chwileczkę odpocząć.
rozkoszować się tym odrobinką ciasta i no to już to grupową intelektualną. Dziękuję.